Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Niech słowo Ewangelii Świętej zgadza nasze grzechy. Moi drodzy, przed ponad 40 laty zabrzmi to trochę po kombatansku, bo to takie wspomnienia młodości, ale wspominam właśnie tenże dzień, dzień 3 maja, który przeżywaliśmy w naszych rodzinach, ale i przeżywaliśmy później w seminarium duchownym, na naszym Wydziale Teologicznym. I pamiętamy, że w tamtych czasach dzień 3 maja z oczywistych powodów nie był świętem, nie był uroczystością, nie był przeżywany w Polsce w tak piękny sposób, jak to czynimy od kilkudziesięcioleci, od kiedy odzyskaliśmy wolność. Pamiętamy też te chwile, kiedy trzeba było pójść najpierw 1 maja na pochód, bo był obowiązkowy pod wszelkimi sankcjami i rygorami, również w szkole. Natomiast już 2 maja organy, które były odpowiedzialne za przystrojenie miast i wsi, robiły wszystko, żeby na 3 maja flagi już nie wisiały. Nie wolno było nawet myśleć o tym, by świętować ten właśnie dzień. Bo dzisiaj przeżywamy podwójne święto, podwójną uroczystość. Z jednej strony spotykamy się, by uczcić w sposób szczególny naszą Matkę i Królową. A z drugiej strony pamiętamy o Konstytucji. Tej wtedy pierwszej w Europie, drugiej w świecie. Konstytucji polskiej, która dała Polsce zupełnie inną przestrzeń na setki lat. I o tym chcieli wtedy zapomnieć nasi zaborcy. Mówię o tych ostatnich zaborcach, o Związku Sowieckim, który nas gnębił od czasów II wojny światowej aż po 89 rok, kiedy odzyskaliśmy pełnię niepodległości. Ale też pamiętam jedną z ostatnich rozmów z moim księdzem rektorem, księdzem profesorem Józefem Majką, kiedy już jako młody diakon, właściwie już tuż przed święceniami kapłańskimi, byłem u niego na rozmowie i rozmawialiśmy o różnych sprawach związanych z Kościołem. I on wtedy mi powiedział: Adam, ja tego nie dożyję, ale ty, jak Pan pozwoli, z pewnością tak. Mówi, podczas jednej z konferencji, na której był, konferencji naukowych, przyjechał kapłan, który posługiwał jako misjonarz w Związku Radzieckim wtedy, w latach 80. Przyjechał kapłan, który podzielił się pewnymi wytycznymi, które dotyczyły wtedy naszej ojczyzny. Kiedy władze sowieckie zastanawiały się, co zrobić z tą religijnością naszą, polską religijnością taką dynamiczną, która przecież na każdym kroku była wykazywana, kiedy bowiem spotykaliśmy się jako naród na błoniach pod Jasną Górą, to nie było tak jak dzisiaj kilka tysięcy osób, ale to były setki tysięcy osób. Kiedy przyjechał święty Jan Paweł II wtedy na swoją pierwszą wizytę jako papież Jan Paweł II do naszej ojczyzny w czerwcu
79 roku. To Jasna Góra była oblężona nie z powodu wojny, jak za czasów szwedzkich, ale była oblężona przez miliony Polek i Polaków, którzy przyjeżdżali, by spotkać się z Piotrem naszych czasów, by pomodlić się. Konfesjonały były czynne, te polowe konfesjonały, przez cały dzień i całą noc. Byliśmy zaangażowani. Od 5 rano, a kończyliśmy wraz z Ojcem Świętym nasze spotkanie, nasz dzień, tuż przed północą, bo wtedy jeszcze wychodził, wtedy mieszkał w dzisiejszej kuli biskupiej na piętrze, wychodził na balkon, by pożegnać się z młodymi. I wtedy zastanawiali się właśnie ci przywódcy rosyjscy, co zrobić z tą naszą religijnością, co zrobić, żeby ona nie była tak dynamiczna. Jeden z nich powiedział: dajcie Polakom wolność. Dajcie im wolność i swobodę. I zobaczycie, jak oni szybko przestaną być takimi, jakimi są dzisiaj. Moi drodzy, trzeba było czekać na to kilkadziesiąt lat, by te, trudno powiedzieć, prorocze słowa, ale jednak prawdziwe słowa w dużym stopniu się spełniły. Mamy wolność. Cieszymy się tą wolnością. Odzyskaliśmy pełnię suwerenności. Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, byśmy się rozwijali jako naród. Ale co stało się z naszą religijnością? Co stało się z tym, że Kościół w Polsce przeżywa tak ogromny kryzys? Kościół to my. To nie tylko biskupi, nie hierarchia, nie duchowieństwo. To my wszyscy. Co się stało z naszą religijnością? Co stało się z tym z nami, że widząc sprawowaną mszę świętą 100 metrów dalej? To jest odniesienie do ubiegłorocznych uroczystości w Wieluniu, dokładnie rok temu. Wielu ludzi widziało tę mszę. Niektórzy przychodzili i zachowywali się tak, jak zachować się powinni. Ale dla wielu było to czymś zupełnie niezrozumiałym. Dlaczego? Po co? Co się stało z naszą religijnością, że idące dzisiaj ulicami miast i wsi procesje uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej są tak często ignorowane przez ludzi młodych? Widzimy różne zdjęcia, które są publikowane na Facebooku, gdzie ulicami Warszawy przechodzi piękna procesja z Panem Jezusem, a obok w ogródkach piwnych siedzi cała masa młodych ludzi. Dzisiaj wspominamy piękną uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Ale jaką królową pragniemy zastać dzisiaj? Jakiej królowej oczekujemy dzisiaj my, dzisiaj żyjący w XXI wieku, w przestrzeni między Odrą a Bugiem? Czy chcemy widzieć monarchinię? Tak jak to opisywało wielu teologów i naukowców. Moi drodzy, kiedy stoimy dzisiaj tutaj przy tym ołtarzu, kiedy duchem stoimy pod wałami jasnogórskimi, kiedy duchem stoimy we Florencji naszej i w każdym innym zakątku naszej ojczyzny, kiedy wsłuchujemy się z pokorą w głos naszego serca i spojrzymy w oczy Najświętszej Panny Maryi, spoglądającej na nas ze swojego cudownego obrazu, to zobaczymy zupełnie inną królową. Zobaczymy nade wszystko kochającą matkę, która pochyla się nad wszystkimi chorymi, cierpiącymi, potrzebującymi pomocy, aby ich uleczyć. Bo przecież w tych cudownych wizerunkach, które wspominamy, które są rozsiane po naszej polskiej ziemi, od Jasnej Góry, przez Florencję, przez Licheń, przez Kalwarię Zebrzydowską i wiele, wiele innych miejscach. W tych cudownych wizerunku była i w szpitalach, w klinikach, w hospicjach, przy niezliczonych łożach boleści, na których wielu z nas cierpiało krzyż swojej choroby.
Zobaczymy więc matkę, która wstawia się u swojego jednorodzonego syna za tymi, którzy ją o tę pomoc dzisiaj proszą. Królowa, której dzisiaj cześć oddajemy, nie szuka popularności, ale szuka tych, którzy zagubili się i są jak dzieci bez matki. Widzimy ją każdego dnia na peryferiach Chrystusowego Kościoła, jak towarzyszy nam w naszych powrotach do Chrystusa, jak pomaga nam, byśmy żyjąc, stawali się świadkami wielkiej łaski Bożej, która rozlewa się na nas w wielu cudach. Ale pamiętamy również, że Maryja jest matką i królową. W ubogiej stajence betlejemskiej zrodziła swojego jednorodzonego syna. Troszczyła się o nowożeńców w Kanie Galilejskiej, którym zabrakło wina. Widzimy tę królową jako królową pokoju, której serce rozdarte jest bólem, kiedy stoi pod krzyżem swojego syna, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, której serce jest rozdarte, kiedy widzi bratobójczą, bo toczącą się przecież w jednej wielkiej chrześcijańskiej rodzinie wojnie, walki zbrojne w Ukrainie, gdzie zginęły już setki tysięcy niewinnych ludzkich istot. Kiedy w końcu widzi ogarniętych nienawiścią i wolą niszczenia potomków Rusinów, którzy przez wieki czcili ją jako swoją matkę, bo przecież mamy świadomość, że ten cudowny obraz, jasnogórski obraz, przybył do nas właśnie z Rusi. Został przywieziony z tamtych terenów, na które przewędrował w peregrynacji od Bizancjum. Możemy więc zobaczyć tę królową, która oręduje również za nami, za naszym ukochanym narodem, zanoszącym do niej swe prośby, kiedy jest w niebezpieczeństwie. I tak tę królową dzisiaj prośmy, by te przestrogi, które wypływały z tej wtedy bardzo groźnie i bardzo wrogo brzmiącej wypowiedzi rosyjskiego oficjela, nie stały się rzeczywistością, byśmy źle wykorzystując naszą wolność, nie stracili tego, co najcenniejsze, nie stracili naszej wiary, nie stracili naszej tożsamości narodowej i religijnej. Prośmy królową, w intencji naszego wspaniałego, młodego pokolenia, które tak bardzo potrzebuje jej pomocy, jej nauki, jej mądrości. Niech więc ta dzisiejsza uroczystość, która z jednej strony jest uroczystością religijną, z drugiej państwową, bo świętujemy również wspomnianą konstytucję, naszą polską konstytucję, będzie dla nas również okazją, byśmy zatroszczyli się o naszą ojczyznę. Byśmy pamiętali, że wolność jest darem nam danym, ale nie danym na wieki. Więc jeżeli nie będziemy o nią dbać, nie będziemy dbać o dobrze pojętą demokrację, możemy ją utracić. Dlatego z wielką miłością, zaangażowaniem, ale i szczerą troską stoimy dzisiaj przy Chrystusowym ołtarzu, prosząc w intencji naszej ojczyzny, w intencji naszych rodzin i nas samych. Niechaj Maryja, królowa nasza, królowa dobrego początku, ukoronowana we Florencji, wyprasza nam potrzebne łaski. Niech wyprasza potrzebne łaski wszystkim tym, którzy przybyli dzisiaj na Jasną Górę, aby błagać o jej wstawiennictwo. Matko nasza, módl się za nami. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko.